czy w Rzeszowie prowadzona jest właściwa polityka przestrzenna. Budujemy dużo, to prawda, Rzeszów się rozwija, ale budujemy nieco chaotycznie. Dlaczego? Budujemy głównie na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, a nie budujemy na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. To jest duża różnica. Dlaczego? Kiedy budujemy na podstawie warunków zabudowy, to tak naprawdę o tym, jaka jest przestrzeń publiczna, decyduje głównie inwestor. Kiedy budujemy na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, współdecyduje miasto. Tak niestety nie jest. W Rzeszowie niespełna 20% terenów ma uchwalone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, a ponad 80% nie ma. Czyli budujemy, tak jak powiedziałem, na podstawie warunków zabudowy. Budujemy na podstawie chęci inwestorów, a my jako Polacy jesteśmy zróżnicowani, jak każdy naród. Budujemy, jeden inwestor buduje tak, drugi tak. Polityki przestrzennej jednolitej nie ma. Co to powoduje? Że wśród domków, tam przykłady, wśród domków jednorodzinnych powstają budynki wielkogabarytowe. Ludzie protestują, no ale jest to zgodne z prawem, na warunkach zabudowy jak najbardziej. Wśród domków jednorodzinnych powstają stacje benzynowe, ludzie protestują, ale jest to zgodnie z prawem, na warunkach zabudowy. Oczywiście można. Dolina Wisłoka jest zabudowana, powstają punktowce, piękne budynki, podobają się nam, ale eksperci mówią, strefa nawietrzania zostaje ograniczona. Niezbyt dobrze, ale zgodnie z prawem. Na terenach zalewowych, znowu w Dolinie Wisłoka, powstają mieszkaniówka, deweloperka, piękne budynki, ale eksperci mówią, to są trochę tereny zalewowe, ale zgodnie z prawem, na warunkach zabudowy. I kolejny temat. Na naszych osiedlach, tam szczególnie, gdzie są blokowiska, zwróćcie Państwo uwagę, że deweloperzy no, w swoim interesie zabudowują każdą wolną działkę. No, nie ma się co dziwić im. No, oni chcą zarobić pieniądze, sprzedać mieszkania, ale z punktu widzenia interesu miasta i przestrzeni publicznej, gdzie są tereny zielone, gdzie są tereny dla dzieci, gdzie są boiska, no nie ma. Ale tu interes deweloperów, a interes miasta jest troszkę inny. Z jednej strony cieszymy się, że budują, ale z drugiej strony miasto powinno w sposób właściwy prowadzić politykę przestrzenną tak, aby te wszystkie funkcje zostały zachowane. Ja powiedziałem wcześniej, to jest ważna kwestia, ile czego jest w Rzeszowie. Niespełna 20% jest planów miejscowych, a ponad 80% tych terenów nie ma. Co możemy poprawić i co łatwo stosunkowo poprawić? Musimy, proszę Państwa, więcej uchwalić miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Jak to zrobić? No zaprośmy do współpracy więcej architektów, urbanistów, inżynierów do współpracy z Biurem Rozwoju Miasta Rzeszowa, czyli tą jednostką, która wypracowuje, przygotowuje plany miejscowe, te, które są. I zróbmy coś, czego w Rzeszowie się nie robi. Zlecajmy plany zagospodarowania przestrzennego na zewnątrz. Tak niektóre gminy robią. My tego nie robimy, należy do tego pójść. W interesie miasta jest opracowanie więcej planów zagospodarowania, bo wtedy miasto będzie miało więcej do powiedzenia w tej przestrzeni publicznej. To, co ja mówię, to znaczna część tego Państwo wiecie, ale to trzeba zebrać i trzeba to realizować. Następny temat. Zaprośmy do współpracy Stowarzyszenia Architektów i Izby Architektów i Izby Inżynierów Budownictwa. Tej współpracy w Rzeszowie nie ma. A jeżeli jest, to jest bardzo nikła. No i najważniejsza rzecz. Powołajmy w Rzeszowie funkcję architekta miejskiego. Czyli taką funkcję, która będzie spełniała rolę takiego koordynatora działania Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa oraz Wydziału Architektury. Czyli tego wydziału, który wydaje właśnie te warunki zabudowy i potem pozwolenia na budowę. Da się to zrobić. Proszę Państwa, przestrzeń publiczna to jest również element komunikacji. My musimy planować, jak ta przestrzeń publiczna będzie wyglądała za lat 20, 30, 50 pod kątem komunikacji. Dzisiaj jeżdżą po Rzeszowie autobusy. A ja się Państwa pytam, czy za 30, 50 lat wystarczą same autobusy? Trudno powiedzieć. Wątpliwość jest. Czy nie trzeba szukać innych rozwiązań?
Jakie to mogą być rozwiązania? Dzięki, tak powiem, pewnemu układowi komunikacyjnemu, który się wytworzył, linii kolejowych, linia kolejowa północ, południe, wschód, zachód, istniejących, jest rozwijana w tej chwili kolej aglomeracyjna i bardzo dobrze. To robią polskie linie kolejowe, no i Urząd Marszałkowski, bardzo dobrze. Ale miasto powinno dopełnić tą kolej aglomeracyjną o dodatkowe elementy, czyli do tego krzyża, ten krzyż nas zawsze ratuje, do tego krzyża linii kolejowej, o której powiedziałem, północ, południe, wschód, zachód, być może trzeba będzie dobudować dodatkowe łącznice kolejowe i dodatkowe przystanki. Może to będzie pomysł na właściwy pomysł na komunikację wewnętrzną miasta Rzeszowa, czyli kolej aglomeracyjna miejska, to co jest w tej chwili, rozpoczął się projekt, ale trzeba go dopełnić. Co zrobić? No stwórzmy takie studium wykonalności, które tak naprawdę pokaże, jak ma to komunikacja publiczna wyglądać, tak jak powiedziałem, za lat 20, 30, 50. Same autobusy chyba nie wystarczą. Miasto się będzie rozwijało, ono się rozwija. Trzeba będzie wykorzystać te tereny, które są. Jest na to sposób. My wiemy, jak to zrobić. Jeżeli będzie taka możliwość, to zrobimy. Dziękuję bardzo.